Warszawa, Warszawa. Dzisiaj taka działcha mi się wyspowiadała w informacji turystycznej i powiedziała, proszę Państwa, że na lotnisko Okęcie Chopina informacja pracuje nie od 8, tylko od godziny 9, a ona wolałaby, żeby od godziny 8. Ja mówię, to dziwne, bo o ile ja wiem, to Wy nie lubicie tutaj pracować, ale tu chodzi o to, że wcześniej zaczęła pracę, wcześniej skończyła. I taki tu jest system, proszę Państwa, moherowy, gdzie dominuje piec kaflowy, nie ma świadków Jehowy, nie ma prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świętych, nie ma mormonów z USA. Tutaj, proszę Państwa, zaczepiali. Znowu do Anglo Ameryki Białystok. Na lotnisko z powrotem tutaj sprzed pałacu pojedzie przez Szwedzką i Marki do Anglo Ameryki Białystok. Także proszę Państwa, jest Warszawa, jest Warszawa. Tutaj Jerozolimskie 49, 47, 51. Ja miałam ten teren, ja głosiłam, proszę Państwa, 30 lat temu. Tutaj z ramienia Świadków Jehowy. Tutaj te wszystkie domy stare. System moherowy, piec kaflowy, nie ma Świadków Jehowy. To dlatego mówię, bo przecież ja jako Jehówka rasowa, że tak powiem, głosiłam tu, no i nie było wyjścia, proszę Państwa. Trzeba było głosić, ale ja to ochoczo robiłam. Ja to byłam tak rozanielona, tak rozpędzona, proszę Państwa. Nie jak te jelenie, co biegają z Warszawy do Warszawy, proszę Państwa, no bo wszystko jest zakorkowane, zaplombowane i nic nie jedzie, korki są. Nawet nie widać świętej Barbary, bo tam drzewa są, proszę Państwa. No. Do Barbary chodziłyśmy swego czasu na koncert organów. No też z 15 lat temu. I Sawa, i Sawa, i Sawa. Ale nie ten prawosławny z cerkwi świętej Marii Magdaleny przez Wisłę, tam jak czwórką Państwo właśnie pojedziecie tramwajem. Bo Warszawa to jest tramwaj. Warszawa to jest tramwaj. Warszawa to jest system moherowy, piec kaflowy, nie ma Świadków Jehowy. A tu jest ulica właśnie, Emilii Plater. I tutaj jak Państwo wejdą, to po prawej stronie byłam też na ostatnim wernisażu w szkole Hoffmanowej. Bardzo udany wernisaż i było bardzo miło, bardzo sympatycznie. Nawet niektórzy, no właściwie to wszyscy wiedzą, że tam jest ta szkoła Hoffmanowa, szkoła niesprawiedliwa, która jest świadectwem niesprawiedliwości.